Widzę, że ten teren wcale nie jest taki lekki, łatwy i przyjemny. Nie ma, bo taki ma nie być. Ma być nieprzyjemny. Generalnie tak. Wiesz co, nie wiem, czy to dobrze, że nie wzięliśmy żadnej cysterny. Chociaż jeden z nas mógł wziąć tam, zmienić naczepę, znaczy zmienić to, co mamy za kabiną, na cysternę. Tylko, że nie mamy warsztatu. Tak, i kolejny raz przypomniałeś mi, że strasznie dawno nie grałem w tę grę. Pączek, czy ty jedziesz, czy się zablokowałeś? Stanąłem, bo chciałem mapę sprawdzić, wiesz? A, bo już się bałem, że się zakopałeś i porywać się prąd wody. Właśnie miałem ci mówić, żebyś bliżej sosienek jechał. To się dopiero nazywa konwój. Najgorsze jest to, że ja sobie nie ustawiłem w ogóle, gdzie idziemy. A, czerwono! Skakuje uszkodzenia. Zaraz cię wyciągnę. Niedobrze. Co było? Bardzo niedobrze. Się podczepiało. Aha, dobra. Zaawansowanych. Tak, tylko nie mam do ciebie zasięgu. Ja się zakopałem, ale co mi uszkodzenia? Za chwilę będzie dupa zbita. Mam 92 na 600. No dobra, nie ma tragedii. 106. 113. Już chwila. Nie mam do ciebie zasięgu. Ciągnij pan, bo ja już mam 211. Którym klawiszem się wyciągarkę robiło? F? Tak, F. Nie działa. Kurde. Dramat to jest. Czekaj, bo ja chyba nie jestem podpięty pod ciebie, a byłem.
Zaakceptuj. O. Ale się 415. Nabiłem sobie uszkodzeń. Ciekawe, gdzie jest warsztat. O, jakie maszynki! Piękne maszynki. Przesiąść na coś cięższego. Czym jedziesz? Chyba dalej zostanę przy nim. Będziesz w razie czego mógł mnie to wyszarpać. Biorę K700. Czy wziąć tego D535? No coś, co może brodzić w wodzie. Będziemy troszkę zawracać na wodę. Kurde, ja już nie pamiętam, co który mógł. Spróbujemy tym. Panie, w drugą stronę jadę. Dobra, czekaj. Powaliłem trasę. Ten jest dosyć... No, ma 235 na 800, jeżeli chodzi o uszkodzenia. I paliwa mam pół baku. Ja zmierzam w stronę pierwszego punktu obserwacyjnego. Okej. Okay. Jedziemy razem, rozdzielamy się? Jaki mamy plan? Jedziemy razem. Okej. Okay. Bo ja mogę utonąć. Ja się tutaj tylko... Nie boję się o utonięcie, ale o brak paliwa. O Jezu, tam jest głęboko, widzę. Jedziesz czy stoisz? Jedzie, pączek walczy.
Kurczę, ja już naprawdę zdążyłem zapomnieć, jak przyjemna to była gra. Ło, panie, dałeś radę, czy cię znosi? Dałem. Dałeś radę. Brawo ty. Ja odbijałem, w razie czego byłem przygotowany do holowania. Plus jeszcze trochę do punktu. Ja, ponieważ jestem, jadę za tobą, to sobie żadnego punktu obserwacyjnego nie zaznaczyłem oczywiście. Ale przygotowany do asekuracji. Wiesz, w Madrane raz zawsze byłem tryhardem. Ukazało. Zero warsztatu, ale widzę drogę. Wyznaczam Raz. Następny kierunek. Ty, a ja widzę twój kierunek, który ty wyznaczasz. Okej. Okay. No dobra. Jadę za tobą. Oby mi tylko paliwa wystarczyło. Ja mam już pół baku. No, ja jak zacząłem, to miałem pół baku. A jakie masz zużycie w tej wodzie? 12 litrów. No, tego się właśnie bałem, bo ja mam 23. Się wycwaniłem i jadę boczkiem. Ja ci cały czas puszczam przodem, tak po prostu przejechałem, wiesz, bokiem tej wyspy okay. I nie poczekam. Tak próbuję albo blokadę dyfrów, nie, blokada dyfrów to jest dramat, a bez AWD, a bez AWD nawet da się jechać. Patrząc jak teraz zapierniczasz, to chyba się nie. Uwaga, będę cofał. Cofaj, cofaj, jestem daleko z tyłu.
Jezu, ale ta gra jest przyjemna. Coś mi... Pulpit wywaliło, dobra. Mamy warsztat. Ciśniemy na warsztat. Czy ja się tu między tymi drzewami przecisnę? To jest pytanko. No właśnie. Jednak się nie przecisnę. Kurde. O, dostarczasz 2 punkty warsztatu. A, bo tu warsztat trzeba jeszcze odblokować. Ja. Ano. Ja pierdzielę. Ile potrzebujemy punktów warsztatu? 4. Mhm, czyli dobrze by było, żebym się przesiadł na to auto, którym jechałem. No, bardzo dobrze. Dobra, zaparkuję, żeby nie być w środku lasu. Tylko nie wiem, czy ja takim uszkodzonym tam dojadę. Okej. Mamy stację benzynową. No mamy. Czekaj, czekaj, bo nie chcę, żebym... Dobra. Cisnę, ale czy dojadę, nie wiem. Okej. Bo on się dosyć mocno uszkodził wtedy, jak ja się utopiłem, nie? Ja mam 415 na 600. Ale to ty się w razie czego... W razie czego możesz się przesiąść na tego, który mnie przyjechałem. Mogę. Ja nie wiem, czy ja już nie potrzebuję holowanka. No i mnie podsumował. Utknąłeś? Zrobiło się ciemno i nie bardzo wiem, którędy jadę, wiesz? Generalnie bądź w pogotowiu, bo tak jak powiedziałem, te, wiesz, 2/3 auta jest uszkodzone, nie? Więc ja mogę w każdej chwili po prostu... Tylko kolejny punkt. Czekaj, może ja to zrobię inaczej. Jestem na wzniesieniu. Zobaczę, którędy myśmy jechali. Nie mam zielonego pojęcia, którędy myśmy jechali. Mamy następny pojazd. To jak się wyznaczało trasę, żeby było kilka punktów? Czekaj. LPM-em chyba, tak. Dobra, 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 dobra. Już po kolei zaznaczasz sobie punkty LPM-em. Okej.
Spróbuję dojechać. Ale jakbym sobie światło włączył. Na czym był? Gdzie było światło? Właśnie nie pamiętam, czy L, czy J. Właśnie L nie, J też nie. Sterowanie. No. Światła mijania, ha. No tak. Na pewno bym na to wpadł. Panie, ale mnie zatopiło, ale dobra, walczę. Uszkodzenia, że mi się świecą na czerwono, ale nie poddaję się. Jakie efekty specjalne. Nie wiem, ja jadę niszczycielem. Ja mam po prostu, wiesz, 441 na 600 uszkodzeń. I jak na odpust kupowałeś kapiszony, to mniej więcej tak wygląda, jakbyś je wszystkie zamontował do mojego auta. O kurde. Domyślam się, jakie dźwięki tam idą. Ja jadę na stację paliw. Znaczy, bądź gdzieś ready, żeby w razie czego mnie podfalować. Ja walczę z systemem, ale po prostu biorąc pod uwagę, wiesz, jakaś głębsza woda i będzie tupa blada, nie? Jadę do ciebie. Tym bardziej, że teraz muszę przez tą rzekę przejechać. Już tam do ciebie zmierzam. Jadę tam niszczycielem. Zaraz zobaczysz. Niebezpieczny poziom wody, nie podoba mi się tam. Łapię uszkodzenia. Już tam jadę, już śmigam. Utopiłem lampy w nocy. Wow! Wow! Stary, prąd wody mnie obrócił. To mi się chyba jeszcze nie zdarzyło. Silnik zgasł. Już do ciebie dojeżdżam. Będziesz mnie musiał totalnie wyciągnąć. Czemu bez świateł jedziesz? Na hasło. Co to się stanęło? Ja tylko podciągnął. Oj, widzę, że ciebie prąd rzeki znosi. Nie, nie, u mnie jest okej. A
muszę bliżej podjechać, dobra? No, ja się nawet nie mogę w tym podpiąć, także ty musisz... Uwierz mi, że mnie prąd rzeki tak łatwo nie weźmie. Jeszcze, kurde. Jeszcze. O! Jeźdź do tyłu, jeźdź. Zrobiłeś mi erekcję. Dobrze, że tego dalej nie tak. Czy dupka mi się podniosła? Jeźdź do tyłu. Możesz mnie gdzieś tam za kabinę zaczepić? O! Co jest? Zacząłem uszkodzenia łapać. No, ja łapię non stop. Czekaj, bo my gdzieś tam musimy jechać, nie? Żeby odblokować warsztat. Bądź w okolicy. Czy ty widzisz, jak ja płonę? Nie, właśnie nie widzę. Z mojej prawej strony. Nie widzę. Ja mam 530 nie mam... na 600 uszkodzeń. Nie mam tej animacji, wiesz? A teraz? A widzisz w ogóle moją prawą stronę? Nie, serio. Widzę, że jedziesz. A dymi? Powiedzieć, że olej bierze, to jakby nic nie powiedzieć. Jak jedziemy po asfalcie, to wyłączę blokadę i AWD. O Jezus Maria, to jest masakra. Fajnym niszczycielem cię wyciągnąłem, co? Tak. To tu. Aczkolwiek tym, którym ja przyjechałem, też nie się podoba. Ty nie mów, że ja nie mam. Masz. Stary, ale mi się aż ciepło zrobiło, nie? A tu jest jeszcze jakiś E7310? Dobra, naprawiony. Jadę go zatankować. Kurde, ja myślałem, żeby jakąś tam cysternę wziąć, ale ja widzę, że ja tutaj nie mam żadnej cysterny. No to ja mam cysternę na nim. Ty masz cysternę? Tak. To co ja mogę wziąć? Na tym co ja? Nadwozie skrzyniowe niedostępne. Naczepa z plandeką nie chcę, naczepa z paliwem nie chcę. Narzędzie koszyk. Przyczepa warsztatowa, siodło. Średnia przyczepa na drewno. Czemu części warsztatowe? A, zdemontuj siodło. To ja biorę części warsztatowe. Całe dwa. Nie, zaraz wracam. Dobra, ja go zostawiam na boku.
Jestem. Czym przyjechałeś? Wróciłem kamazem, wiesz? Patrzę, co sobie zamontować. A mamy odkrytą mapę? Co robimy? Nie mamy odkrytej. Raz, dwa. Tu jest skład drewna. Punkt tartaczny. Jeszcze dwa, trzy punkty obserwacyjne. Tak. Ja sobie wezmę, czekaj. Warsztatowe liczby, warsztaty 2, koło zapasowe. Ja idę zatankować. No i możemy jechać odkryć te. Myślę, co sobie zamontować na ten. Wiesz co, ja myślę, że punkty naprawcze na początku. Koło zapasowe. No to ten, furgonówka. Dobra. Tylko co, jedziemy ten punkt obserwacyjny koło składu drewna odkryć? Tak, i tam właśnie zmierzam. Okej, przejedziesz przez stację? Tak, powinienem. To dawaj, czekaj, pojadę za tobą, będzie mi się asekurować. Mam cię przesunąć? Możesz. Ja se dotankuję. Dobra, czekaj, coś mi jeszcze. A, brak dodatków na paliwo, dobra. Też możemy to jechać. Okej. Tylko ja nie wyznaczałem żadnej trasy, ale to... Ja wyznaczyłem. Tu sobie, no to tylko, no, mniej więcej wyznaczyliśmy sobie ten sam punkt, ale nie było jakby... punktów pośrednich, wiesz? Jedziemy na przełaj po prostu, tak? Just like that? No. No okej. Okay, ja mam duże auto, ja się boję, że ja się tu nie zmieszczę z tymi drzewami. Już jakieś uszkodzenia. O, kamyczki, już uszkodzenia. No, to samo miałem przed chwilą. Tylko ja akurat chyba o drzewko. Ło, panie! Uważaj, bo ja będę teraz kombinował, żeby się między drzewkami zmieścić. To nie jest sprzyjająca droga dla takiego byka, jakim ja jadę. O, właśnie, gdzie się wpierdzieliłem. Ja przejechałem. A ja łamię. Chyba tędy będę musiał spróbować. A, to my stąd wyjechaliśmy. Ulala, będzie głęboko. O panie, nie wiem, czy będzie głęboko, ja jestem w głębokim lesie. I się zablokowałem dosyć konkretnie. O! Może się tak uda.
kurde, tu jest jakiś mur. Dobrze. Czekaj. Spojrzę, gdzie ty jesteś. Przede mną, dobra. Ja mam jednak trochę większe i szersze auto, wiesz? Ale cisnę za tobą. Kurde, zajść z drzewa. Ja się tak tej wody nie boję, jak tych drzew, wiesz? No, doskonale rozumiem. Jezu, ten dźwięk tych łamanych drzew. Dobra, odkryliśmy. Skład drewna, punkt tartaczny. Przyczepa warsztatowa. Ty, ale... Jeszcze nie umiem przypomnieć, skąd, dokąd się tu woziło ze składu drewna do tartaku się woziło te drzewa? Tak. Tak, skład drewna do tartak. Dokładnie. Czekaj na mnie, bo ja jechałem za tobą i jestem między drzewami. Okej. Okay. I jestem w dupie, bo nie przejadę koło tego. Kurwa. Nie, to masakra. Nie przejadę. Dobra, ja się naprawiłem. Dobra. Może tędy spróbuję. Czy ja się tu zmieszczę między... No nie zmieszczę się między tymi drzewami. Z punktu tartacznego... Ja pamiętam, że z punktu tartacznego brało się i... Chyba i były ten, gotowe i on sam je wtedy ładował, nie? Tak, z składu drewna trzeba było ładować HDS-em chyba. Mhm. To tak. Stary, ja się ja tak zablokowałem, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjadę. Ja wchodzę w mapę, patrzę, co mamy za samochody. Wezmę sobie tego MZKT. Ale to nie odkrywamy całej mapy? Czy... Możemy, ale ja... W sumie nam nie jest potrzebna, czy nam jest potrzebna? Nie, no chyba, że do osiągnięcia, no można w sumie. Ja na razie biorę tego MZKT. Przez punkt obserwacyjny spróbuję dotrzeć do punktu tartacznego. No dobra.
Pytanie, jak tu jest głęboko? No jest. Ale wyobrażasz sobie pojechać takim autem w rzeczywistości, w realu, na takiej trasie? Chciałbym. Ja trochę taką terenówką pojeździłem w tych lasach między Siemianowicami a Czeladzią. Pierwszy. O, ty świnko, ty. A ja tu przez taki ciężki teren jechałem. A teraz spierdzielaj, bo jadę od twojej strony, bo tam się utopię. Widzisz ten samochód w ogóle, czy nie? Widzę. To co, jedziemy odkryć ostatni, nie? Dasz radę? Ja pojadę po drewienko, co? Dam radę. Przynajmniej jedno odkryję. Tylko nie chcę... Na mapie go znajdę. Ha. Pytanie, gdzie on tam będzie? Aha, tu jest punkt tartarczny. Czy ja mógłbym w sumie... A dobra, nieważne. A ja się teraz muszę na drugą stronę tej rzeki przedostać. Więc jakby co, bądź w gotowości, bo ja nie wiem, jak ona jest głęboka. Dobra. A wygląda na głęboką. Przynajmniej tu z tej strony. Jezu, ale w tej grze się przyjemnie jeździ. Bardzo. Zapomnieliśmy już o niej, nie? Wiesz co, jakby niepewne niedoróbki, to powiedziałbym, że ona jest przyjemniejsza niż SnowRunner. Ale mimo wszystko SnowRunner troszeczkę wygrywa. W sensie ładniejszą grafiką. Grafika, tak. I ilością, liczbą zadań. Z różnorodnych zadań. Tak, to też. Ale tym takim hardcorem, no niestety MadRunner prowadzi. O tak. Jeee, widzę flagę! Okej. Okay. Czyli co my teraz mamy zrobić? My teraz z punktu tartacznego, tak, do składu drewna musimy wozić towar. Ja muszę jechać na warsztat, bo muszę zmienić nie do składu drewna, z punktu tartacznego do tartaku. A, z punktu tartacznego
Do Do tartaku wozisz. tartaku. A gdzie my mamy tartak? Tu mamy Tartak jest gdzieś tartak. tam na rogu, tak. Ha, Tam ha. na rogu. Ha. Czyli my przez tą wielką wodę musimy przejechać. Ehe. Okej, dobra. Ja jadę do warsztatu, albo inaczej. Ja też jadę do warsztatu. Odkoluj do warsztatu, tak. Dobra, ja już mam odholowany. A, że w ten sposób teraz... mówisz? Idziemy na... Tak. Na... A jak było odholuj do warsztatu? Pod mapą masz. W mapie jak wejdziesz, to powinieneś mieć tam. A, mam faktycznie. Okej. Okay. Odholuj. Tak. I teraz, co my potrzebujemy tu zamontować? Nadwozie skrzyniowe? Nie. Średnia przyczepa na drewno? Też nie. A tym to ja sobie chyba nie pojeżdżę. Co to się stało? Widziałeś to? Widziałem to. Składanie naczepy na drewno. Co to się... Czekaj, a czym ty jeździsz? Tym, że 601, 6100, coś tam, nie? A to widzisz? Czekaj, teraz nie widzę. 6100, czemu ja nie mam takiego? Może go gdzieś nie odblokowałeś. Ale dobra, nie mam zablokowanych żadnych tych. A to nie wiem czemu. Może bo jeszcze po... Nie wiem, czasami jak odkryjesz mapę, to te auta się pojawiają. Mhm. To nie wiem czemu nie masz. Dobra, mamy wszystko. E7300 mam. Dobra. To może inny pojazd wziąć sobie pod tą, pod transporter. Odholuj do warsztatu. Ja robię takie coś. Ja robię F1. Kierunek, punkt tarczny. I ogień na tłoki. Narzędzie, koszyk, przyczepa warsztatowa. Średnia przyczepa na drewno. No to ja będę z przyczepą jechał w takim razie. Ja zahaczam o stację, bo muszę go dotankować. Okej. Czy mogę jechać ze średnią przyczepą, czy nie? Możesz, dlaczego nie? Po prostu mniej punktu do tartaku się wtedy zdał. Ja nawracam, bo już zatankowałem. O, widzę, wziąłeś kolosa. No, takiego mi wybrało. Miniemy się? Ja już wiszę na drzewie, więc musisz... Udało się. Myślisz, że tym kolosem tam dojadę, czy nie bardzo? Czy to nie jest dobry pomysł? Nie wiem, szczerze nie wiem, bo nie próbowałem nigdy tym krówskiem. Okej, okay, a teraz... Do punktu tartacznego, tak? Okej. Okay. I do tartaku.
On jest strasznie powolny. Niestety, ma tylko 3 biegi, to jest jego minus. A o zwrotności już nie wspomnę. Najwyżej go porzucę gdzieś w środku lasu. Ale może przynajmniej się nie utopi. No to jest zaleta, że brodzenie ma fajne głęboki. No, dlatego wziąłem cysternę w razie W. Chociaż nie wiem, czy punkty naprawcze nie byłyby lepsze. Mam punkty naprawcze w razie czego. A, no widzisz. Zużycie paliwa mam podobne jak w tamtym poprzednim, bo też w granicach 20-23 litry na minutę. Nie, rzędu 9-10 litrów w tym. Tylko że ja go nie miałem dostępnego, albo przynajmniej już ślepiej jest. Gaz w podłodze i jedziemy. No faktycznie, demon prędkości to nie jest, ale... Ale jedzie, no. Jakby nie ma się co przyczepić. Pączek, jesteś tam, bo coś zamilknąłeś? Pączek? O, jesteś. Jestem, tylko załadowałem się. Jak zobaczysz, co... Czekaj, zaraz, chyba nawet widzę twój cień. On mi załadował, ludzie drodzy. Nord Stream 2. No, widzę cię. Chyba tak jak ty. Ale ci postawił klocka!
to wygląda, jakbyś ty miał rurę w ogóle załadowaną. To jest rura. Dobra, jedziesz pan? Tak. A czemu ja nie mogę nic załadować? Ty, to się automatycznie ładowało, nie? Czy tak, nie? Tak, w punkcie tarpaczym tak. Powinno ci się wyświetlić, zatrzymaj go. No, o dobra, teraz mam. Ja mam na średnią, nie? Okej. Dobra. Ale co ty wieziesz? Czemu ty masz taką rurę? A ty masz to na ten? Na duże kłody? Tak. Ale to nie jest kłoda, to jest... To jest rura, panie! Wężykiem, wężykiem! Uuu, ktoś się tu topi. Jeszcze nie. Jakiś kolej z rurą mi drogę zajeżdża. Pierdalaj. Chciałem zauważyć, że mój potwór wcale se lepiej nie radzi niż twój. Czy był taki moment, ale musiałem wyhamować, bo wjeżdżałeś mi w drogę i... Ale generalnie nie ma dramatu, więc... Nie ma, nie ma. Szkoda, że się ciemno zrobiło i przestaje widzieć, gdzie jadę. Ja tak samo, ale widzę drogę, widzę ścieżkę. Ja tak trochę na bok bardziej sobie oznaczyłem, niż ty wjechałeś. I tam się kieruję, aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Niebezpieczny poziom wody, to lubię. Wody? Ja na lądzie jest. O, a ja dopiero z rzeki wyjeżdżam. Się okaże, że niepotrzebnie ciągniesz te kłody, bo ja mam chyba 8 punktów załadunku, czyli tyle, ile jest wymagane. Sprzedam na Oeliksie, czy coś tam się okaże. Ale w razie czego dotankować cię mogę. Ja
Już? Ja się na chwilę zatrzymam. W celach orientacyjnych. Aha, dobra. To już wszystko wiem. Tu, tu i tu. Ja chyba wjeżdżam na tą drogę, o której ty mówiłeś. Wiesz, jaki jest minus tej gry? Że ona, jak jedziesz na automacie, że nie redukuje ci biegów w dół. No. W sensie, jak wrzuci ci dwójkę albo trójkę, to potem będzie, wiesz, piłowało silnik i będziesz jechał na tej trójce, nie? Tak, 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 dokładnie. Musisz puścić gaz, on wtedy, wiesz, wytraci prędkość i zaczyna się rozpędzać od jedynki. Ale poza tym przyjemność z jazdy jest przeogromna. Tego tej grze zabrać się nie da. To fakt. Włączyłem sobie kamerę z kabiny. No też czasami tak robię. I zajebiście, zajebiście, żeś wydupczył drzewo. Ale czemu ja wydupczyłem w drzewo? Dobra, minimalnie się nie zmieściłem. Jak to mówią pana to? 8 punktów załadunku. Niedobry jesteś. Pojechał z klockiem i załatwił wszystko. Ale dużo pomogłeś, nie ma to tamto.